numerem 26, a Aleksandra Krzywożejka z klubu TKKF Azory Kraków z numerem 34 będzie się ubiegała o wyjazd na Mistrzostwa Europy. I uwaga zawodniczki, podstawa przodem. Dziękuję. Podstawa bokiem. Dziękuję. Prawo zwrot. Podstawa tyłem. Dziękuję. Podstawa bokiem. Dziękuję. Ponownie przodem. Dziękuję bardzo. No myślę, że to wystarczy, mamy tylko dwie zawodniczki. W zasadzie mamy również dwa miejsca na prezentacji, więc jest. Zobaczymy, no, co trener kadry jeszcze na to powie. I myślę, że pani Róża Mazurek, no, powołuje tutaj na Mistrzostwach Europy o najwyższe trofea. Postawa przodem. Prawo zwrot, postawa bokiem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa tyłem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Dziękuję. Przodem, proszę. Dobrze państwa, świetne proporcje sylwetki. Długie nogi, wąskie biodra, wąziutka talia. Trzecim, Kinga Gawłowska. Wszystkie zawodniczki są z jednego klubu. UKS, Black and White, Ostrowiec Świętokrzyski. Z numerem 6 Justyna Jedlikowska, doświadczona zawodniczka, miała brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorek. I z numerem 7 Justyna Krzysik, odkrycie tegorocznych debiutów. Bardzo prosimy sędziego Jerzego Szymańskiego o poprowadzenie tej rundy. Postawa przodem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa bokiem. Dziękuję. Prawo zwrot, postawa tyłem. Dziękuję. Prawo zwrot, bokiem. Dziękuję. Ponownie przodem. Dziękuję bardzo. I zmiana ustawienia zawodniczej. I przodem proszę. Dziękuję. Prawo zwrot. Postawa bokiem. Dziękuję. Prawo zwrot. Postawa tyłem. Dziękuję. Prawo zwrot. Ponownie bokiem. Dziękuję. Prawo zwrot, przodem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie zbudowanym trzem fitnesskom
W rundzie eliminacyjnej podlega ocenie przygotowanie ciała, umięśnienia, sylwetki, ale oczywiście będą wykonywały jeszcze jutro programy dowolne. Dziękujemy zawodniczkom. Ja,